Cześć. Trzy zdrabki, wcale nie nowe, mają już swoje lata w sprzedaży. Słuchajcie, po przygodach, gdzie kupowałem zdrabki, w których okazywało się już, że już dawno nie ma głównych wygranych, postanowiłem sprawdzić i okazuje się, że w tej zdrabce wciąż mamy dwie główne wygrane w wysokości 200 tysięcy do zgarnięcia. Mało tego, jeżeli wziąć pod uwagę wyliczenia, statystyki i ilość dostępnych zdrapek na rynku, okazuje się, że najbardziej opłacalną zdrapką na dzień dzisiejszy jest właśnie ta Lucky Day. Więc sprawdźmy, czy ten czas, który poświęciłem przed zakupem zdrabki, nie poszedł na marne. Czy to się przełoży na jakąś wygraną? Inwestycja 15 zł. Wow! Ale jak ktoś ma szczęście, to wystarczy kupić jedną zdrabkę. Ja temu szczęściu pomogłem, kupując takie, gdzie jest największe prawdopodobieństwo wygranej. I jeszcze kupiłem trzy takie zdrabki. Zobaczymy, czy to się opłaciło. W górnej części, tak jak w większości zdrapek, mamy wygrywające liczby. Zdrapujemy je. Tutaj jest 56, 12, 29 i 18. Jeżeli ta liczba pojawi się tutaj na dole, znaczy, że wygrywamy. Mamy 26. To nie jest 56. Niestety, to nie jest wygrywająca liczba. Tutaj jest 17. Już chciałem krzyknąć: wow, 12, bo bardzo podobne. Jeszcze z moją wadą wzroku, no to mogłem się pomylić. 48, 16. Nie mamy tutaj wygrywającej liczby. Tutaj jest 45, 52, 34, 44 i 38. Niestety wielkie pudło. Bierzemy się za drugą zdrabkę. W drugiej zdrabce mamy następujące liczby, które dadzą nam wygraną: 29, 32, 31 i 54. Tutaj jest 11, 17, 51, 35 i 55. No, biedza z nędzą, niestety. Nic się tutaj nie pojawia. 28. Zobaczmy w ogóle, na co tutaj mamy szansę. Na 5 zł, na 15, na 100 i 7 tysięcy. Niestety 200 koła nie ma. Ale już taka stówka sprawiłaby uśmiech na mojej buzi. Niestety nie ma. 15 zł też nie. Piątak? Nie. A 7 koła? Słuchajcie, 7 koła? Nie. I do 3 razy sztuka, jak to mawia takie przysłowie, powiedzonko. To jest właśnie trzecia zdrabka, w której wygrywające liczby to 53, 12, 42 i 14. No to sprawdźmy. Nie przedłużając. Nie, nie ma tutaj takich liczb. Słuchajcie, a o co gramy? 200 zł. Jest 400 zł, jest dyszka, jest 7 koła, jest 5 zł. Niestety 200 koła tutaj nie widzę, także na 200 tysięcy nie mamy szans już. Ale może 7 tysięcy? Nie. Może chociaż dyszka. 23 to nie jest szczęśliwa liczba. Znaczy się wygrywająca. 32 nie. 54 nie. I 47 też nie, także niestety, pomimo że chciałem temu szczęściu pomóc dzisiaj i sprawdziłem, które zdrabki najbardziej opłaca się kupić, nie wygrałem po prostu nic. Wam życzę więcej szczęścia.